Witajcie kochani, z tej strony Adrianna. Witam was w troszeczkę takim no, nieświątecznym klimacie. Natomiast przed chwilą spadł śnieg, a ja mam kocyk tutaj świąteczny, więc może nawet świątecznie jest. Chciałabym wam powiedzieć, że 4 dni temu zaczęły mnie boleć żebra po prawej stronie, zaczęło mnie kłuć między żebrami. Natomiast wydawało mi się, że to jest pewnie jakaś kolka, może to jest jakaś kontuzja, może podniosłam coś ciężkiego i dlatego mnie boli. Natomiast z dnia na dzień robiło się tak naprawdę coraz lepiej, smarowałam to maścią rozgrzewającą z apteki i doszłam do wniosku, że jest dobrze, poprawia mi się. Wczoraj tak naprawdę już było na tyle dobrze, że normalnie sprzątałam w mieszkaniu, nagrywałam, pracowałam, byłam na zakupach, nosiłam ciężkie siaty, więc wszystko się zgadzało, wydawało mi się, że po prostu mi to znika. Natomiast dziś rano obudziłam się już z silniejszym bólem. Też tłumaczyłam to sobie, że no pewnie dlatego, że wczoraj nosiłam coś ciężkiego, to mnie boli. Ale jak wstawałam i chciałam się, wiecie, przeciągnąć, jak przeciągamy się rano, to musiałam to miejsce naruszyć i zaczęło mnie bardzo, bardzo boleć. I powiem wam szczerze, że bolało mnie to tak, jak nigdy nic w życiu mnie nie bolało. Ból rozszedł się tak naprawdę na całą górną połowę ciała po prawej stronie, już nie tylko na żebra, ale także szczególnie na prawą rękę. I bolało mnie do tego stopnia, że no jedyne, o czym myślałam, to to, żeby mnie przestało boleć. Więc wpadłam na takie rozwiązanie, żeby Patryk nalał mi szybko gorącej wody do wanny, bo wydawało mi się, że właśnie gorąca woda mi ten ból uśmierzy. Tak więc weszłam do tej gorącej wody i zrobiło się tylko gorzej, ponieważ nie dość, że bolało mnie i w ogóle mi się nie zrobiło lepiej od tej gorącej wody, to do tego zaczęło mi się chcieć wymiotować i było mi od tego ukropu w wannie bardzo słabo. Tak więc wyszłam z tej wody i pamiętam, że Patryk podtrzymywał mnie do łóżka, bo wydawało mi się, że zemdleję i tych kroków ostatnich do łóżka już nie pamiętam. I położyłam się na lewym boku, na tym boku, który mnie nie bolał. Patryk obłożył mi prawą połowę ciała butelkami z wodą, ciepłą wodą, żeby jakoś mi ten ból uśmierzyć. No i tak naprawdę po kilkunastu minutach ból z takiego poziomu nie do wytrzymania zszedł do takiej, wiecie, siódemki, szóstki, gdzie można rozmawiać i już tak miałam wrażenie, że mi się poprawia. Więc chciałam się przekręcić na plecy, żeby leżeć na plecach tak jak teraz. Ale jak się przekręcałam delikatnie nawet, to i tak musiałam to miejsce poruszyć. I zaczęło mnie boleć znowu i zaczęło mnie boleć jeszcze mocniej niż mnie bolało wtedy. I wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że potrzebuję lekarza, więc myślałam o tym, żeby zadzwonić na karetkę, ale szczerze wam powiem, że w obecnej sytuacji, z tego co się dzieje na świecie, nie wierzyłam, że ta karetka do mnie przyjedzie. Więc zaczęliśmy szukać lekarza. Ja już byłam przerażona, dlatego że kręciło mi się w głowie, głowa mnie bolała, bardzo biło mocno mi serce i bolała mnie cała część ciała prawa, więc ja już nawet myślałam, że ja tutaj zaraz zejdę na tym łóżku, że może dzieje mi się coś bardzo poważnego. Ale na szczęście Patrykowi udało się dodzwonić do lekarza, który miał wolne i zgodził się przyjechać do nas. I lekarz przyszedł, był to pan lekarz neurolog i dostałam zastrzyk, po którym zrobiło mi się dużo, dużo lepiej. To był jakiś zastrzyk rozluźniający i przeciwbólowy. Tak więc zrobiło mi się naprawdę fantastycznie, bo mogłam już się poruszyć, nie bolało mnie, przestało mi promieniować na ręce. I niestety lekarz postawił taką wstępną diagnozę, że powinnam udać się do nefrologa, do lekarza od nerek, ponieważ najprawdopodobniej był to atak kolki nerkowej, ponieważ być może mam po prostu w nerkach kamienie albo piasek. Tak więc no nie jestem zadowolona z tego. Nadal mam nadzieję, że może to jest jakaś kontuzja albo tylko naderwanie czegoś, ale pewnie tak nie jest. Cała moja rodzina praktycznie i tata i babcia chorowali na nerki, więc chyba mnie również to czeka. I na szczęście dzisiaj znowu udało nam się dostać do lekarza, do nefrologa i zbada mi te nerki. Być może już dzisiaj będę wiedziała, co się dzieje. Ale możecie się zapytać, czemu wam o tym mówię, czemu informuję was o stanie mojego zdrowia, dlaczego w ogóle was tym zamęczam. Chodzi o to, że trwa vlogmas. Gdyby był normalny czas w roku, gdzie nagrywam 2-3 filmy w tygodniu, no to nawet bym was nie informowała o stanie mojego zdrowia. Natomiast przez to, że teraz nagrywa się filmy codziennie i codziennie się je wstawia, to po prostu chcę was poinformować, że nie wiem, czy dam radę ten vlogmas ukończyć.
Mam ponagrywanych kilka filmów na zapas, na szczęście, więc jeszcze przez kilka dni filmy będą się pojawiały, ale nie wiem, co będzie dalej. Mam nadzieję, że wyzdrowieję, że będę mogła wstać i nagrywać dla Was vlogmasy, bo bardzo to lubię. Natomiast no nie wiem, jak będzie i chciałam Was o tym uprzedzić. I mam nadzieję, że Wy trzymacie się dobrze, że jesteście zdrowi i że u mnie też okaże się, że wszystko będzie dobrze i będę mogła wrócić do nagrywania vlogmasów. I żegnam się z Wami i dziękuję Wam za Waszą uwagę. Pa, pa!